Hej, 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 cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kronik Mertany. Nagrywam ten odcinek po raz drugi. Nagrywam go po raz drugi, ponieważ wczoraj, kiedy go nagrywałem, no niestety nagle okazało się, że... Znaczy, nagle, po nagraniu, sprawdzając, czy jak wygląda dźwięk, okazało się, że dźwięku, kurwa, mojego w ogóle nie ma. Mimo, że na teście dźwięku wszystko działało idealnie, na OBS-ie mi wyświetlało, że mikrofon jest nagrywany. To coś się zjebało, dźwięku nie było, więc podchodzę do tego jeszcze raz. Dlatego też dzisiaj odcinka nie było, bo wczoraj już nie miałem kompletnie czasu, żeby nagrać go po raz drugi. Dlatego teraz siadam i jutro już będzie odcinek. Mam nadzieję, że tym razem nic się nie spierdoli. Słyszeliśmy odgłosy walki. A, sorry. Chciałem to pominąć, byłem takie, no już to słyszałem, ale wy tego nie słyszeliście. To długa historia, ale cmentarz jest już bezpieczny. Pięknie, dzięki. Naprawdę ratujesz naszą przyszłość w klasztorze. Będziemy wdzięczni, jeśli nie powiesz o tym zajściu naszym przełożonym. Proszę, to w ramach podziękowania od nas obu. Podziękował. Pierścień Gwiezdnej Mocy. Wiem, że ten pierścień daje mi bonus do many, więc nawet się nim nie interesuje w tym momencie. Jedyne, co mnie interesuje teraz, tak natychmiast w tym momencie, to jest przeczekanie sobie do następnego poranka. Żeby było jasno. I wyjdźmy z tego klasztoru w takim razie, bo, tak, bo nie mamy też nic do zrobienia. Załatwiliśmy sprawę cmentarza i tak dalej, więc po prostu sobie stąd chodźmy. Tylko nadal nie wiem, jak wyjść z tego klasztoru tak bardziej sensownie. Jedyne, co mi przyszło do głowy, poza tym, żeby się stąd wyteleportować kamieniem teleportacyjnym, to jest użycie moich skocznych umiejętności, przeskoczenie przez mur. I tutaj jak wyjdziemy, no to mamy most, przez który nie przejdę siłą rzeczy. Jedyna opcja to jest przynajmniej z tego, co ja wiem, no jakby w sensie z tego, co się zdążyłem przekonać, to jakby tutaj nie widzę żadnego włącznika, żeby otworzyć to przejście. Robimy telekinezą, coś tutaj pogmerać? Nie. Nic tutaj nie widzę, więc jedyne, co tutaj wpadłem na pomysł, to wejść na te beczki. Wejść tutaj. Następnie tu. I zeskoczyć po drugiej stronie. Ja pewnie jestem absolutnie pewien, że jest jakieś lepsze rozwiązanie tego tutaj niż zeskoczenie na mordę, ale no teraz mogę sobie pogadać z Elfegiem, mogę go poprosić, żeby mnie wpuścił i on otwiera dla mnie bramę. No jakby mówię, 100% jestem pewien, że istnieje prostsze rozwiązanie, ale jakby nie poznałem go. I kolejna rzecz to to, że wiem, że też bardziej się opłaca teraz pójść z buta do Silbach, jeżeli chcemy wykonać questa na te ścierwojady zatrute, ponieważ po drodze czeka nas bardzo dużo walk. I znowu wchodzimy do tego, tak, ja mam teraz flashbacki z poprzedniego razu, jak nagrywałem tutaj, w tym momencie właśnie sprawdziłem sobie statystyki, zobaczyłem, że mam chuj expat levela, ale fakty są takie, że pod koniec tego odcinka będziemy prawie mieli level, więc jakby... Na tym etapie już duże braki do levela nie mają aż takiego znaczenia, mi się wydaje. Tu na tym moście na pewno wiem, że znajdują się jacyś poplecznicy Volkera, jacyś łowcy nagród, z którymi będą musiał się zmierzyć. A walka z nimi nie należy do najprostszych, to na pewno. Z tej racji, że no gnoje są dosyć silne, no dają 500 expa za zabicie i mają dość sporą parę w łapie. Jak mnie dwóch na raz dojedzie, to będę miał pewien problem. Ale ostatnio udało mi się zrobić tak, że jeden z nich skoczył sobie na dół i się zablokował. Chciałbym, żeby teraz stało się... Niestety obaj teraz spadli. Co nie jest zbyt optymalne dla mnie. Dobra, jeden się zablokował. Niestety na chwilę tylko. Właśnie, problem w tym, że oni atakują we dwójkę naraz, ale udało mi się jednego skosić, więc drugi już nie powinien być szczególnym problemem. Powinno pójść w miarę gładko. A żeśmy się wymienili ciosami, kurwa? Umarłem, kurwa! Tego się nie spodziewałem, że mnie zajebie jak szmatę, nie? Jakby... Co, nie miałem jeszcze mniej HP i sobie poradziłem? Da fuck, co za bullshit, dawaj go jeszcze raz, kurwa. Wszystko to tego nie było, to wszystko można... To był błąd sterowania, jakby nie była moja wina w żadnym wypadku. Au. Jezus, czemu on tak dosadnie to au wymawia?
Dobra. Jeden kolega martwy. Znaczy nie, w sumie dwóch kolegów martwych, ale ten jeden, który był problematyczny, umarł. Ja bym sobie to zapieprzył miksturę leczniczą. Może być ta, tak do pełna się wyleczył. Niestety nie mam też żadnej broni obuchowej, bo prawdopodobnie moją broń obuchową, której używałem wcześniej, sprzedałem, więc jakby nie mam żadnej. Więc muszę sobie radzić z tymi kamiennymi golemami tutaj przy użyciu mojego toporka. Na szczęście te golemy nie są... O, zbyt za wolno. Się rozgadałem i nie ten. No, kurwa mać. Gościu. No, tak miało być od początku, a nie. No zjebałem, no. Ta walka nie powinna tak wyglądać, ale tak poszła mi lepiej niż ostatnio, gdzie ten golem jest pierdolił z klifu. Więc nie ma tragedii. Tak, będę ten odcinek bardzo porównywał do poprzedniego. Ponieważ cały czas mam ból dupy, że tamten się nie nagrał. Ponieważ był to jeden z lepszych odcinków, jakie nagrałem w ogóle, mam wrażenie. Tak mi się fajnie gadało. A nagle okazało się, że ten odcinek nie ma, kurwa, głosu. Dźwięk się wysrał i nie ma go. Także no... Trochę ubolewałem nad tym, ale no teraz przynajmniej zrobimy w tym odcinku, mam nadzieję, trochę więcej niż w poprzednim, ponieważ wiem już co, gdzie, jak i po co. To jest na przykład od cholery leśnych bestii i jakiś starzec, który mnie atakuje, którego wcześniej tu nie było. Dlaczego ty mnie atakujesz, gościu? What the fuck? I czytałem, czy ty dałeś aż 400 expa mi? Albo był tu nie no, nie było go tutaj, biegłem tą drogą, what the fuck? Okej, okay, nieważne, w każdym razie starzec sobie umarł, to jest najważniejsze, ale jakby... co? O, nie, misiu. Tak, nie wszystko też pamiętam oczywiście z tego, co tam jak biegałem, więc ten misiu trochę mnie zaskoczył, ale na szczęście niedźwiedzie nie są zbyt wymagające. Dopóki nie są czarne, z jakiegoś powodu czarne niedźwiedzie są dojebane jak szmaty. Tych polnych, leśnych bestii jest tutaj całkiem sporo, więc na tym też można sobie fajnie expa poparmić. Zważywszy na to, że one całkiem niezłą ilość tego expa dają, a do zabicia są zwyczaj na hita albo dwa. Kurwa, gobliny, polne, leśne bestie. Patologia generalnie. Wypierdalać. No. Już was tu nie widzę. Nie zbieram tych goblinów, bo mi się nie chce. Co my tu mamy? A, to jest miejscówka, którą ominąłem poprzednio, bo jakby zszedłem sobie na dół i potem już tutaj mi się nie chciało wracać. Ale teraz sobie zabijemy tego warga, który bardzo chce sobie spaść na dół. I leśną bestię. Jeszcze bym się tutaj rozejrzał, czy więcej jakiegoś syfu tu nie ma, bo... O właśnie, bo ostatnio coś tutaj pominąłem, mam wrażenie, i teraz mi się wydaje, że już będziemy mieli wszystko, więc... Zajebiście, 600 punktów expo dodatkowe. Zatem został mi tylko ten warg na dole, a potem, no, droga dalej w kierunku Silbach. Mobów to jest całkiem sporo, co mi się podoba, ponieważ ja lubię mieć dużo syfu do zabijania po drodze, w momencie, kiedy sobie biegam między jedną lokacją a drugą, plus, no, lubię też sobie pod expi trochę postać zawsze. Kiedy tylko mam do tego okazję. Im silniejsza postać, tym przyjemniej się będzie grało później, więc... Korzystam z tego, ile mogę. O, kolejny łowca nagród. Kurwa, niestety z jednoręczną bronią. Ci są najgorsi. Bo... no, napierdalają jednoręczną bronią. Dostaliśmy tutaj jakąś kartkę, ja wiem co jest na tej kartce, ale wam ją przeczytam mimo wszystko. Nie, nie, to nie, to nie ta kartka, dobra, to jest kartka, na której jest tylko moja podobizna. Mogę wam pokazać... jak tylko ją znajdę... O, ona tutaj powinna gdzieś być. Taka, liścik, o właśnie. No bardzo ładnie ją przedstawili, nie da się tego, nie mogę tego ukryć. Że bardzo ładnie moja twarz została na tym liście przedstawiona, podoba mi się to. Nie mam runy teleportacyjnej wyposażonej, w ogóle lol. Śmiesznie. Nie no, jedzeniem się leczenie to jest kurwa mać katorga. Wywar z grzybów i ziół może być spoko. Żeby się podleczyć, zaraz sobie pierdolę 45 i jestem wyleczony prawie do pełna, więc możemy kontynuować. Tutaj winnica Valerio przed nami. Nie pamiętam, czy to jeszcze jakieś śmieszki mnie dojeżdżały, ale chyba nie. Tu po lewej jest to gniazdo polnych bestii, do którego ostatnio sobie zajrzałem, żeby sprawdzić, czy nie ma tam przypadkiem właśnie jakichś leśnych bestii.
Bo wydawało mi się to logiczne, ale nie, jest tam kompletnie pusto. I nic tam nie ma. Tak samo jak tutaj na lewo, w tym... W tej chatce, w której były te spotkania wodnego kręgu. Tam też kurwa nic nie ma z jakiegoś powodu, więc ominiemy sobie to kompletnie. Ale tutaj już widzimy pierwsze zmiany od czasów, kiedy trafiliśmy do klasztoru, czyli mianowicie chore ścierwojady, które są naprawdę chore, są popierdolone, bo one podpalają. Z jakiegoś powodu, no właśnie, ja znowu zapomniałem, że zawsze lepiej zrobić unik w przypadku tego rodzaju ścierwojada akurat, ponieważ... O ty kurwo, nie widziałem cię w tych krzakach, ponieważ nawet jeżeli zrobimy unik, to one i tak nie trafiają, ponieważ... No ponieważ te ścierwojady to szmaty i zadają obrażenia do ognia i jak robię unik... Nie, jak nie robię uniku, tylko po prostu ich zabijam. Nawet jeżeli zdążę go zabić, zanim on mnie dziobnie, to i tak dostaję obrażenia od ognia. Z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. A tutaj są jaszczur ludzie. Żabo ludzie. Jak zwał, tak zwał. No przestań blokować, gościu, wypierdalaj, no. Już mnie jebni tam te trochę, no jakby... Trudno. Ale idź sobie, umrzyj. Sejwik. Żabo ludzie też mi się wydaje, że logicznym byłoby, gdyby był jakiś quest, nie wiem, od tego, bo tutaj one teraz wyszły na powierzchnię w tym miejscu. Jakby gdyby był quest od Albina, tego starszego wioski, na to, żeby tych żabo ludzi się pozbyć czy coś, to byłoby ciekawie. Aczkolwiek w sumie w tej grze jest tyle questów już i tyle kontentu, że to nie jeden quest, chociaż exp. Nie no, no więcej expa można byłoby zdobyć, cholera, no nie daruję, no tutaj powinien być quest na to, który daje 1000 expa. To byłoby 900 expa za zabicie tych trzech żabo ludzi plus 1000 expa za zrobienie questa, cholera jasna. Ale nie, lepiej to nie robić questa. Nie, dobra, no już tam się nie pultam, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Ale w każdym razie, chodźmy z powrotem w kierunku chaty tego, no tego alchemika tam, jak on miał, Bodowina. Bodowina chyba. Cholera wie, jak go się mówię, nie pamiętam. W każdym razie, jeszcze część tutaj ścierwojadów nam pozostała do wybicia, więc tym się teraz zajmiemy, no. Ścierwojad, jak to ścierwojad, on nie ma zbyt wymagających taktyk na zabicie go. Ale mamy tutaj rodzaj, nowy rodzaj przeciwnika, pies gończy, który dropi nowy rodzaj skóry, która jest jak skóra wilka, tylko że jest skórą psa. I zastanawiam się, czy ten gościu, który w wilczym leżu wcześniej dawał questa na to, żeby zdobyć dla niego różne rodzaje skór, przyjąłby teraz i tę skórę. Jakby wydaje mi się, że no taka bonusowa skóra do jakiegoś dodatkowego zastrzyku gotówki, chociaż on chciał skóry wilka, więc w sumie to... Trochę się to nie trzyma kupy, ale no ten pies miał model wilka, więc wydaje mi się, że i skórę powinny mieć podobną. Nie wiem. Jak nie zapomnę, to sobie do niego zagadam, ale prawdopodobnie zapomnę, więc... Nie trzymałbym siebie za słowo w tym przypadku. Przyspieszmy trochę mordowanie tych ścierwojadów. To za dużo... No właśnie. Sterowanie z Gothica 1 ma to do siebie, że jest wkurwiające. Bo czasami blokowanie się odpala w momencie, kiedy ja chcę zrobić unik, ale no, co ja mam poradzić? No tak się trochę prościej walczy, jeśli chodzi o walkę z humanoidami, ale obecnie to humanoidy są obecnie najbardziej wymagającymi przeciwnikami w moim przypadku, więc no jakby... Well. Zastanawiam się też, czy będzie w tej grze jakiś ostateczny boss, tak jak w jedynce był śniący, w dwójce był smok nieumarły. A w trójce w sumie to nie wiem, co było, bo nigdy trójki do końca nie przyszedłem. Ale nadrobimy to. Grałem wielokrotnie w trójkę, ale nigdy jakoś do końca jej nie doprowadziłem, bo gdzieś mi się tam po drodze nudziło. Nie wiem dlaczego, ale tak wychodziło zawsze. Ale tym razem mówię, to nadrobimy. Trójka się zbliża wielkimi krokami, bo w sumie to Kroniki Myrtany już długo nie zajmą. Myślę, że w miesiąc max jeszcze tutaj będę siedział w tej grze. Patrząc na to, że jesteśmy już w 5 rozdziale, 6 podejrzewam, o ile istnieje 6. W sumie to nie wiem. Ale 6 podejrzewam, że jak już ten za długi nie powinien być, chociaż 5 też wydawało mi się, że nie będzie za długi, a wyszło jak wyszło. I tak swoją drogą, where Tery? Gdzie do cholery jest Tery? Tu stał Tery, dajcie Terego. Co się z nim, mam nadzieję, że te ścierwojady go nie zżarły tylko.
To byłoby naprawdę chujowe. Nie załatwiłem sobie żadnej wody, a teraz będę miał dużo czytania przed sobą. Mamy kilka dzienników do przeczytania. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Kurwa mać. Mamy tutaj zwłoki ścierwojada, w których znajdował się jakiś dziwny, ognisty, dziwne ogniste ziele. Regały na książki też trzeba opierdolić. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze ten. Siup. Zaraz będziemy czytali te wszystkie dzienniki, tylko najpierw się tutaj pozbieram sobie to, co tutaj jest. Te niesprawdzone mikstury, które trzeba będzie posprawdzać. Może któraś z nich będzie dawała bonus do siły. Nie rozumiem, czemu miałoby tak nie być. I jeszcze został mi tutaj kuferek. Lewo, lewo, lewo. Kurwa mać. Najbardziej nielogiczne kombinacje wytrychu są właśnie tutaj. Zasejwuję sobie gierkę, tak na wszelki wypadek. Jak miał mnie wyjebać czy coś, sobie zapiszę. I teraz... nie. Najpierw tu. Dziennik badań, tom pierwszy. Dzień 17. Intrygujące. Z moich badań wynika, że uprawa ognistego korzenia na ziemi zmieszanej ze startymi językami ognistych jaszczurów nie tylko znacząco zwiększa ich właściwości magiczne, ale wywołuje również kilka ciekawych efektów ubocznych. Czas na małą reorganizację mojego ogródka. Dzień 123. Póki co efekty uboczne sprawiają więcej trudności niż przypuszczałem, choć jestem pewny, że znajdę dla nich w przyszłości jakieś genialne zastosowanie. To w tym momencie utrudniają mi przygotowanie czystego wywaru z moich poprawionych ognistych korzeni. Gdy już uporam się z miksturą, muszę wymyślić jakąś dobrą nazwę dla mojej wspaniałej rośliny. Dobra, zostaw to, Marvin. Przechodzimy do drugiego tomu. Który powinien być gdzieś tu. Nie tu, ale gdzieś powinien być. Tu. Dziennik badań, tom drugi. Dzień 137. Przetwarzanie mechaniczne zdaje się nie przynosić większych skutków, ale wczoraj zauważyłem, jak do moich roślin zaczęło zbliżać się małe stado ścierwojadów. Gdy już szedłem je przegonić, mój zmysł naukowca rozkazał mi pozwolić naturze działać. Dzień 172. Wiedziałem, ścierwojady trawiąc roślinę pozbawiły mu większości jej negatywnych właściwości ubocznych. Oczywiście nie odbyło się bez kilku nieznacznych zmian w ich organizmach, ale kto by się tam przejmował tymi bestiami? Teraz muszę tylko odpowiednio dostosować proporcje wszystkich składników i mikstura powinna być gotowa. To przełomowe odkrycie na zawsze zapisze się w historii alchemii. Dzień 213. Za dużo smoczego korzenia, a może za mało wschodniego fiołka? Co może być nie tak? Moja głowa chyba zaraz pęknie. Tom trzeci. Dzień 271. Po wielu dniach eksperymentów dochodzę do wniosku, iż problemem nie był sam eliksir, ale mój obiekt testowy. Chyba te wszystkie mikstury, które w niego wlałem, zaczęły dawać o sobie znać. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak wypróbować moją najnowszą recepturę na kimś całkowicie nowym. Dzień 272. Cóż za zbieg okoliczności. Akurat gdy już miałem sam ratunać się za jakimś ochotnikiem, pojawił się tutaj ten chłopak. Wygląda na zdrowego i w miarę silnego. Będzie idealny dla sprawdzenia mojej nowej mikstury z podwójną dawką przetrawionego, wzmocnionego, ognistego korzenia. Muszę zapamiętać, by w końcu wymyślić jakąś lepszą nazwę. I ostatni tom, tom czwarty. Dzień 273. Cholera, podwójnie przetrawiony korzeń stracił wszystkie swoje właściwości. Odnotowanie zgodny fakt, iż eliksir nabrał właściwości halucynogennych. Chłopak stwierdził, że wyglądam jak ścierwojad. Wrócę do badań nad tym zagadnieniem, gdy już uporam się z eliksirem. Nie mogę sobie pozwolić na żadne dystrakcje. Dzień 277. Może moim błędem od samego początku było zawierzenie w moc natury. Pozwoliłem, by te ścierwojady trawiły moje cenne rośliny, gdy proces ten powinien mieć miejsce u jakiegoś innego gatunku. Muszę się tylko zastanowić, co będzie odpowiednie. Okej, okay. Zasejwuję sobie tę gierkę. I pora na konfrontację z samym alchemikiem. Który zaraz sobie nas dojedzie, jak tylko wyjdziemy stąd. Proszę, proszę. Kogo moje zmęczone oczy widzą? Ładnie to tak grzebać w czyjejś pracowni? Szukałem cię, chodzi o... Na cholerę to czytam. Szukałem cię, chodzi o te dziwne ścierwojady. Doprawdy? Sam mam z nimi spory problem, ale widzę, że już się nimi zająłeś. Przestań udawać, wiem już o wszystkim. Czyli w taki sposób chcesz ze mną rozmawiać? Już ja ci pokażę, dlaczego nie warto zadzierać z alchemikami. Płyn najebał mi.
Jakim kurwa cudem? Nie, dziś coś tu jest ewidentnie kurwa nie tak. Jakby w poprzednim odcinku, poprzednim podejściu do tego odcinka zrobiłem to wszystko z kompletnym luzem w gaciach. Tego Bodowina rozjebałem jak szmatę jeszcze zanim mu zdążyła zejść miksturka do końca. Jakby, what the fuck? Czemu ja jestem taki zjebany w zależności od dnia, w którym nagrywam kurwa filmy? Jakby, kurwa, jeżeli w jeden dzień nagrywam, wszystko idzie jak z płatka, a potem drugiego dnia już kurwa kompletnie mi nie wychodzi w życiu. No dobra, jeszcze raz. Dobrze, szukałem cię, bla, 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 przestań udawać, bla, 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 bla. Wyjmujemy broń. I teraz zajmujemy się unikaniem gnojowych ataków. Ale on bije, kurwa, jak zły. No, teraz poszło w miarę lepiej, ale nie super dobrze, ale lepiej poszło. To definitywnie. Czy ja mogę właściwie tutaj teraz się dostać? Nie, potrzebuję właściwego klucza, ale nie wiem, jak zdobyć ten klucz. Bodowin, gnojo, słuchaj. Dobrze, przyznaję się. Nie doceniłem cię i przegrałem. Proszę, porozmawiajmy. Z pewnością uda nam się jakoś wyjaśnić to nieporozumienie. Z pewnością. No. Gadaj, co wiesz o tych ścierwojadach i roślinach. Skoro byłeś w mojej pracowni, to wiesz już pewnie tyle, co ja. Po latach skrupulatnych badań nad roślinami wpadłem na pomysł, by zmieniać ich właściwości poprzez wymieszanie gleby z odpowiednimi składnikami alchemicznymi. Ścierwojady musiały być tak głodne, że któregoś dnia po prostu zaczęły się tymi roślinami żywić. Jako człowiek nauki postanowiłem sprawdzić, jakie przyniesie to efekty. Niestety, eksperymenty nie okazały się na tyle owocne, na ile się spodziewałem. Skąd masz list z pieczęcią królewską? Ach, te listy... Alchemik, który urzędował tu przede mną, chyba pracował dla króla. Jako pokorny sługa Robara II niszczę wszystkie, które wciąż przypadkowo tutaj dociera. Jaką miksturę chciałeś stworzyć? Pracowałem nad miksturą wzmacniającą potencjał magiczny do maksimum. Magia nie powinna być ograniczona dla magów. Każdy z nas jest godny doświadczenia jej piękna i potęgi na własnej skórze. Dzięki mojemu eliksirowi nawet najmniej doświadczony farmer. To jest najgłupsza rzecz, o jakiej słyszałem. To już mówiłem też wcześniej, ale... Na mozolny trening. Jakby każdy miał używać magii, to by się zrobił taki chaos, że to jest nieporozumienie. Ten właśnie dekady treningu są takim przesiewem dla tych magów, żeby ta magia trafiała do ludzi, którzy są... No może nieodpowiedni, ale chociaż w miarę przetestowani, jeśli chodzi o ich psychikę i jakoś tam są ukształtowani do tego, żeby tej magii używać. A jeżeli każdy mógłby korzystać z magii, to by się zrobił taki pierdolnik, że to się nie dzieje. Jakby każdy farmer chciałby być królem, kurwa, bo ma moc, jakby bez sensu. Co to za obiekt testowy, o którym pisałeś? Obiekt testowy? Ach tak, oczywiście chodzi o mojego szczura. Podawałem mu dawniej wszystkie swoje eliksiry. Niestety lata eksperymentów sprawiły, że opuścił już ten świat. Eksperymentowałeś na mnie. To nie tak, jak myślisz. Po prostu potrzebowałem kogoś zdrowego i silnego. Nie chciałem cię wykorzystać. Zrobiłem to tylko i wyłącznie dla nauki. Przecież gdybym ci powiedział, o co chodzi, nigdy byś się nie zgodził. W ten sposób obaj na tym zyskaliśmy. Ja mogłem dokończyć badania, a ty dostałeś miksturę dla swojego ojca. Mojego brata. No właśnie. I była dokładnie taka, jaka miała być, prawda? Całkowicie wyleczyła ukąszenie krwiopijcy. Powiedziałem ci już wszystko, co wiem. Pozwól mi teraz odejść. Obiecuję, że nie będę sprawiał kłopotów ani tobie, ani nikomu z okolicy. Szczerze, mamy save'a przed tym. Wczoraj po prostu, jak nagrywałem przednik, po prostu powiedziałem, że daruję mu życie. Ale z drugiej strony, chciałbym wiedzieć, co się znajduje w tamtym tym. W tamtym schowku. Więc mamy save'a, jeżeli tam nic ciekawego się nie znajduje.
to... No to cofniemy save'a, ale teraz sprawdźmy, co tam się dzieje. Powiedzmy, że zabiję go. Zasłużyłeś na śmierć. Ty idioto! Nigdy nie zrozumiesz nauki. Postęp wymaga poświęceń i brutalnych metod. Dobra, zabiłem go i czy ty teraz będziesz miał klucz? Tak, masz klucz Bodowina. Zobaczmy, co w coś, co się kryje w tym pieprzonym schowku w końcu. Ua, nie wygląda to najlepiej. Ale co my tu mamy? Mamy tutaj parzący ognisty korzeń, okej. Okay. Zwłoki lej... Oh shit. Bodowin, ty chory pojebie. Oh shit, boy. Ogłoszenie o pracy dla Bodowina. Coś się tu odpierdoliło. Co za śmieć w ogóle, ja pierdolę. Porwał, w sensie, dobrze, że postanowiłem to sprawdzić, bo wczoraj mu darowałem życie i miałem takie, trochę się wahałem, ale teraz już wiem, że dobrze, że źle zrobiłem. Może to i lepiej, że okazało się, że ten, że musiałem nagrać raz. Prosta robota, spory zarobek, gwarantowane zakwaterowanie. No, prosta robota, no, wystarczyło umrzeć. Skrzydełka czy nóżka? Okej. Co tu jeszcze mamy? Jakieś niesprawdzone mikstury. Zwłoki Hilger... Kim jest Hilger? Notka spisana węglem i pas uzdrowiciela. Okej. Fajne rzeczy. Czyli dopiero teraz będą pewnie 50% mikstury na HP i tak dalej. Fajne, fajne. Ale notka spisana węglem. Ten przeklęty Bodowin. Co mi podkusiłoby zabierać go ze sobą na Archolos? Rozumiem jego młodzieńczy zapał, ale takie eksperymenty nie są zgodne z naukami z samego Inosa. Gdy już się uspokoi i mnie jutro wypuści, natychmiast zlecę przeniesienie go do innej placówki. No, cóż. Chyba cię nie wypuścił, kolega, mam takie wrażenie. No, kurwa, no trochę to pojebane, nie ukrywam. No cóż, no dobrze, że gnoja się pozbyłem w takim razie, wyrwałem chwasta. Teraz chyba pozostało mi tylko wrócić do magów wody i powiedzieć im o tym, co zaszło tutaj, bo zaszło tutaj całkiem sporo. Więcej niż mógłbym się spodziewać. Zatem chodźmy sobie po prostu do Silbach teraz. W ogóle Leia to była chyba laska, która z nami przypłynęła na to Archolos, nie? Na tym statku przemytników. Mi się tak kojarzy. Wydaje mi się, że tak. Jestem prawie pewien, że tak, że była jedna właśnie z tych uciekinierek. Skorzystam sobie z kamienia teleportacyjnego, skoro już... Zaraz, niedługo kończy się nam odcinek, a ja bym chciał się szybko w miarę dostać do tego. Hej, nie przeszkadzaj! The fuck? Słyszysz ten hałas? Osaleć można. No nie dziwię się. Przyjechałem do Silbach, by wypocząć, ale gdy już znalazłem sobie wygodne miejsce, to pojawił się ten baran grający na rogu. Błagam, ucisz go. Okej. Okay. Da się zrobić. Mordo. Hej. Zamknij ryj. Czy możesz być ciszej? Niektórzy chcieliby odpocząć od dźwięku twojego rogu. Co takiego? Ja muszę ćwiczyć, czy to ci się podoba, czy nie. No, to zupełnie dobrze. Dobra, mogę mu najebać w sumie, ale już mu zapłaciłem. Tak wybrałem te opcje, tak właściwie po prostu z tego. W końcu cisza. Wedle umowy. No, dostałem 100 sztuk złota, no to szybciej poszło. Akurat mam mało czasu w odcinku, więc może to i lepiej. A, jeszcze jedna rzecz tutaj była, której nie zahaczyliśmy jeszcze w tym odcinku. Jest to właśnie ten kolega tutaj, Havard. Havard? Co robi wilczy syn tak daleko od domu? Znów się spotykamy. Dobrze cię widzieć, wojowniku. Tak, to prawda. Rzadko opuszczamy nasze rodzinne strony. Można powiedzieć, że jestem tu raczej prywatnie. Pomagam tym rolnikom i wieśniakom nauczyć się od podstaw władania mieczem. Nawet jeśli historie o orkach nie są prawdziwe, to i tak nie zaszkodzi, jeśli będą potrafili obronić się przed topielcami czy polnymi bestiami. Jeszcze raz dzięki za tą sprawę w kopalni. Teraz, jeśli pozwolisz, wrócę do treningu. Obiecałem im, że nauczą się uderzać na zmianę z prawej i lewej strony.
Okej, okay, bawcie się dobrze. Ja w sumie jestem ciekaw, czy mogę sobie o czymś pogadać ze Stone'em, bo on w sumie jest taką postacią, która się niewiele tej przebijała. Słyszałem o pewnej ogromnej hucie, wybudowanej we wnętrzu góry. Pewnie już dawno spłonęła w wyniku rebelii. Okej. Okay. Bo Stone jest taka postać, która bardzo szybko straciła to jedno znaczenie, a jednak jest postacią, która się przewija też w gotikach i... Marvin, co u ciebie? Okej. Okay. Wyglądasz jakoś inaczej. Tego też nie zahaczyłem ostatnio. Coś się stało? Jorn nie żyje, a mnie o mało co nie spotkał ten sam los. Na Hadanosa. Sam nie wiem, co powiedzieć. Byłem pewny, że w końcu go odszukasz. Mam nadzieję, że uda ci się dorwać osobę, która jest za to odpowiedzialna. Gdybyś czegoś potrzebował, to daj mi znać. Co tu? Ktoś musiał po tym, co się stało Gabrielowi. No i jakoś tak wyszło, że Albin wybrał mnie. Nie powiem, żebym narzekał. Większość dnia jestem na świeżym powietrzu i po prostu obserwuję, czym żyje całe Silbach. Skoro już o tym mowa, powiedz mi, co sądzisz o tej całej sprawie z orkami. Ramsay ciągle twierdzi, że to tylko pogłoski, ale mieszkańcy wioski są coraz bardziej zaniepokojeni. Chyba powiem mu prawdę. Najpierw, żeby byli przygotowani na to, że niedługo orkowie mogą tutaj przyjść. Nie chcę cię martwić, ale na Archolos pojawiają się kolejne patrole orków. Cholera, wiedziałem, że coś musi być w tych plotkach. Ale czemu nam nikt o tym nie powiedział? Niech zgadnę. Pewnie nie chcą, by wszyscy w panice uciekli do miasta. Dzięki, że mi o tym powiedziałeś. Będę musiał pomówić z Torstenem na temat dozbrojenia naszych wartowników i farmerów. Dobry pomysł. Ale, ja już naprawdę nie mam czasu odcinkowego, a muszę się kopnąć jeszcze do klasztoru magów. Jakby, no naprawdę chciałbym się wyrobić jeszcze. Więc otwieramy drzwi. Siup. No... No to spoko w sumie, że ten odcinek nie wyszedł, bo jeszcze parę rzeczy załatwiłem poza tym, co tam ostatnio się działo. Klasztor magów wody, poproszę. Dziękuję. I chodźmy porozmawiać z tymi tam, nie pamiętam jak oni się nazywali, ale... No z tymi, co potrzebują tamtego, żebym tam im tego powiedział, tamtego. Rozumiecie? Wszystko jasne, prawda? Cześć, Rierol. Rozwiązałem sprawę ścierwojadów. Czyli nie będą już zagrażać naszej wyspie? No i czy dowiedziałeś się czegoś o ich pochodzeniu? Ścierwojady były wynikiem eksperymentów Bodowina, alchemika żyjącego w pobliżu Silbach. Upewniłem się, że już nie będzie kontynuował swoich szalonych badań. Mogłem się domyślić, że takie nienaturalne zmiany są dziełem szaleńczych badań alchemicznych. Gdzie teraz jest ten Bodowin? Nie żyje. Gdy zobaczył mnie w swojej pracowni, wypił jakąś miksturę i rzucił się na mnie. Rozumiem. Czasami nie ma innego wyjścia na przywrócenie równowagi niż oczyszczający potop. Czy udało ci się ustalić coś jeszcze? Oczyściłem okolice z wszystkich ścierwojadów. Karden się ucieszy. Przynajmniej będzie mógł odpocząć trochę dłużej w naszym klasztorze. Niestety dowiedziałem się, że Bodowin eksperymentował także na ludziach. Wygląda na to, że jedną z ofiar był jego własny mistrz. A więc dlatego od tak dawna nie mieliśmy kontaktu z Hilgerem. Byłem pewny, że powrócił do Vanguardu. To był świetny alchemik. Szkoda, że tak paskudnie skończył. W pracowni znalazłem dzienniki jego badań. Doskonale. Przyjrzę się im w wolnej chwili. To chyba wszystko. Zaprawdę udowodniłeś, że znasz się na czymś więcej niż wywoływanie zamieszania i podkradanie klasztornych zapasów. Podziwiam twoją dokładność, młodzieńcze. Dzięki niej udało ci się dotrzeć do prawdziwej przyczyny problemu i przywrócić równowagę naturze. Dobrze wiedzieć, że mieszkańcy wioski Silbach i okolicznych terenów mogą już spać spokojnie. Tego bym nie powiedział, ale... Potraktuj to wszystko jako lekcję o niebezpieczeństwie eksperymentów alchemicznych. Przypomnij ją sobie, zanim sam zaczniesz się w to bawić.
No dobrze. Quest zakończony. Dostaliśmy jakieś tam eliksiry. I został nam póki co tylko główny quest. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Bo to jest jego koniec, tak jakbyście się jeszcze nie domyślili. Jest 35 minut odcinka, ale dobra, nieważne. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to rozważcie zostawienia w górę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć!